Naprawdę nie mam już siły nosić tej walizki. Ciekawe, kto mógłby mi pomóc? Cześć. Hej, cześć. Co robisz? Mogę spojrzeć? Nie, za trudne. Trudna bardzo praca, co robi mamo. Więc masz na imię Momo, a ja jestem Kate. Momo lubi Hans. On ładnie rysuje. Hans? Nie przeszkadzaj, Momo. Momo pracuje i praca trudna bardzo. Pokażesz mi, co tam układasz? Nie, bo jeszcze nie koniec pracy. Odejdź. Właśnie przyjechałam. Moja walizka jest bardzo ciężka. Pomożesz mi wnieść ją do mojego pokoju? Momo jest silny, bardzo silny, ale Momo nie ma czasu. Momo pracuje teraz. Chyba nie będę ci przeszkadzać, co? Potrzebny mi klucz. Oczywiście, oczywiście. Już idę. O, witam. Witam panią. Chciałabym wynająć pokój. Moja firma zrobiła tu rezerwację na nazwisko Walker. Firma nazywa się Marson i Lormont Associates. A to ja jestem Walker. Oczywiście, panno Walker. Zapraszam do pokoju numer 6 na piętrze. Dziękuję. Czy mógłby pan zanieść mój bagaż na górę? Proszę o wybaczenie, panno Walker. Zaniedbujemy tu trochę nasze obowiązki. Tak rzadko ostatnimi czasy podejmujemy gości, że niemal zapomnieliśmy o dobrych manierach. Więc pani jest Amerykanką. Czy to prawda, co mówią ludzie, że przyjechała pani kupić fabrykę? Nie fabryka. Dom Anny, dom Hansa. Przepraszam? Cicho bądź. Co za okropny dzieciak. Zdaje się, że nasze miasteczko nieco panią rozczarowało. Dzisiejszy dzień to dla nas wielki smutek, to dzień żałoby. Dziś jest pogrzeb panny Anny. Mamo smutne. Hans żywy. Hans daleko jest. Anna powiedziała to Momo. Anna lubi Momo bardzo. Momo, tego już za wiele. Przestań naprzykrzać się pani. No dalej, jazda mi stąd. Cóż to ja mówiłem? A, tak, oczywiście. Panna Anna. To duża strata dla Vala Delaine, naprawdę. Teraz podobno zamkną fabrykę. A czyż to nie pani przyjechała tu, by temu zapobiec? Oczywiście nasza przyszłość spoczywa w pani rękach, panno Walker. Co? Anna Vorarlberg nie żyje? Oczywiście. Oto pani pokój. Mam nadzieję, że się pani spodoba, panno Walker. Proszę sobie odpocząć. Oczywiście ma pani pewnie przed sobą wiele pracy. Wie pani, wykupienie fabryki to dla nas wszystkich dobra nowina. Nasze serca wypełnią się radością. Oczywiście, bowiem życie w dolinie znów odzyska swój dawny rytm. Gdyby tylko widziała pani Vala Delaine wcześniej, było urocze. Przyjeżdżali tu ludzie z całego świata. Oczywiście, by kupować nasze słynne automaty. Ach, oczywiście. Jest poczta dla pani. Proszę nie zapominać, że zawsze chętnie służę pani pomocą.
razie nie potrzebuję tego. Muszę powiedzieć Marsonowi o śmierci panny Vorarlberg. Mam nadzieję, że sprawy się nie skomplikują. Nie chcę tutaj zbyt długo zabawić. Marson i Lormont, w czym mogę pomóc? Proszę mnie połączyć z panem Marsonem, mówi Kate Walker. Proszę poczekać. Witaj, Kate. Mów, jak idzie sprawa? Właśnie przyjechałam do Valadilajny. Jest tu mały problem, panie Marson. Obawiam się, że pani Vorarlberg nie żyje. To prawdziwe nieszczęście. O ile dobrze sobie przypominam, przewidzieliśmy tę smutną ewentualność i wiemy, że nie ma spadkobiercy. Tak, to prawda, ale... Więc w czym tkwi problem, Kate? Natychmiast skontaktuj się z notariuszem. Sekretarka prześle ci faks z jego adresem i list wprowadzający z naszej firmy. Bardzo dobrze, panie Marson. Dobrze, kończę już, Kate. Informuj mnie na bieżąco, he? Ja tylko... Uff... Pan Foster nie może teraz odebrać. Prosimy zostawić wiadomość po sygnale. Wróciłam. Panno Walker? Czy nie przyszedł do mnie jakiś faks? Sprawdzę. Zdaje się, że telefon dzwonił wcześniej. Czy mógłby pan sprawdzić? Oczywiście, madam. Natychmiast. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usług. Ten młody chłopiec, który był tu wcześniej, mówił coś o jakimś Hansie. Kto to jest Hans? Momo mówił o Hansie Vorarlberg, młodszym bracie Anny, który od dawna nie żyje. To było tak dawno. Już nikt go tu nie pamięta. Kim był ten chłopiec, który wcześniej rysował tu coś na stole? Czy to pański syn? Boże, uchowaj. Nie, nie, w żadnym razie. To nie jest zły chłopiec, nie. On jest tylko bardzo prosty. I to wszystko.
Co łączyło go z Anną Vorarlberg? Momo to taki nasz wioskowy głupek. Anna wzięła go pod swoje skrzydła. Bez wątpienia musiał przypominać jej młodszego brata. No i ciągnie swój do swego. Jak to? Miał pan na myśli, że Anna Vorarlberg także była opóźniona? Ależ skąd? Nie, w żadnym razie. Była samotnikiem, zamknięta w sobie. Chyba ponownie będę potrzebowała pańskiej pomocy. Czy pani już wyjeżdża, pani Walker? Czy życzy pani sobie zanieść walizki na dół? Nie, jeszcze nie wyjeżdżam, ale będę potrzebowała. Z przyjemnością służymy pomocą, jednakoż proszę pomyśleć, co by było, gdyby zadzwonił telefon lub nadszedł faks, albo klient wszedł do środka. Musimy tu czuwać cały czas i nie mamy ani minuty wytchnienia, przykro mi. W porządku, nic wielkiego. Te roboty są takie urocze. Zauważyłam, że w Valadilajne macie ich całe mnóstwo. Proszę uważać na słowa, proszę pani. Automaty Vorarlbergów to nie roboty. Jeśli nie chce pani narazić się mieszkańcom, proszę nigdy, ale to przenigdy nie wymawiać tu słowa robot. Dobrze. Jaka jest więc różnica pomiędzy automatem a robotem? A, tak naprawdę to nikt tego nie wie. Czy znał pan osobiście Annę Vorarlberg? Oczywiście, że tak, to znaczy, no, nie tak bardzo. To była dama. Bardzo ją wszyscy tu kochaliśmy. Niechaj spoczywa w pokoju. Proszę mi powiedzieć, gdzie znajdę w Valadilajne notariusza, pana Alfoltera? Oczywiście. Jest u nas tylko jeden notariusz. Pan Alfolter właśnie. Jego rezydencję trudno przeoczyć. Na pewno pani trafi. Idę rozejrzeć się po Valadilajne. Do zobaczenia później. Oczywiście. Jak pani sobie życzy, panno Walker? Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż za radość spotkać tak młodą, piękną kobietę, swą obecnością zaszczycającą stare uliczki naszego miasteczka. Proszę spocząć tu obok i razem ze mną pooddychać zdrowym, świeżym powietrzem. Dziękuję, bardzo mi miło, ale obawiam się, że nie mam czasu. Może innym razem. Mam taką nadzieję, panienko. Pamiętam czasy, gdy te ulice tętniły życiem. Każdy zakątek krył tu w sobie coś wyjątkowego. Ach, nasze małe miasteczko Valadilajne nie jest już takie jak dawniej. Wygląda na to, że wiele się tu zmieniło ostatnio. Nasze dzieci opuściły dolinę, uciekły do miast. Nie można ich za to winić. Muszą przecież zarabiać na życie. Trzeba iść z duchem czasu, nieprawdaż? Bo w fabryce Vorarlbergów nie znajdą przecież zatrudnienia. Ciężko jest żyć z dala od świata. Proszę mi wierzyć, panienko. To taka piękna wioska. A, od razu wiem, że pani nie jest stąd. Mam nadzieję, że nasze proste przyjemności, których nie mamy tu zbyt wiele, będą panience odpowiadać. Życzę miłego dnia. Bez sensu. Zamknięte. Wrócę, gdy skończy się pogrzeb.
Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Dzień dobry. Czynne? Chciałabym coś kupić w piekarni. Niestety nie. Nie da rady. Zamknięte. Zaczekam. Może pani czekać, ale dziś nieczynne. Aż do jutra. Dziś pogrzeb. Żałoba. Przykro mi. Proszę przyjąć moje kondolencje. Bez obaw. Z powodu śmierci Madame Vorarlberg wszystkie sklepy są zamknięte. Decyzja burmistrza. Proszę przyjść jutro. Jutro już mnie tu nie będzie. Szkoda. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Witam pana. Panna Walker, jak mniemam. Jak minęła podróż? Spokojnie i bez kłopotów, dziękuję. Proszę usiąść, panno Walker. Proszę. Mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, co mnie tu sprowadza. Oczywiście, oczekiwałem pani. W pewnym zakresie prawnie reprezentuję spółkę Universal Toy Company. Odpowiadam za... Tak, wiem. Doskonale się rozumiemy, panno Walker. Panno Walker, obawiam się, że kwestia sprzedaży fabryki jest bardziej skomplikowana, niżli wydawałoby się na początku. Słucham? Przecież wszystko było uzgodnione. Mamy zgodę Anny Vorarlberg, a jej śmierć nie unieważnia tej decyzji. Panie Alfolter, pojutrze muszę być z powrotem w Nowym Jorku. Zarówno mój klient, jak i ja chcemy zakończyć tę transakcję jak najszybciej. Rozumiem. Aż nazbyt dobrze, panno Walker. Widzi pani, jest spadkobierca, panno Walker. Przepraszam, spadkobierca? O ile mi wiadomo, Madame Vorarlberg nie była mężatką. Nie wspominała również o tym drobiazgu, kiedy miałam jeszcze okazję z nią rozmawiać. Panno Walker, proszę mi wierzyć, byłem nie mniej zaskoczony niż pani. Anna Vorarlberg przysłała mi ten list 2 dni przed śmiercią. Proszę mi wierzyć, że gdybym dowiedział się o wszystkim nieco wcześniej, z pewnością bym panią poinformował. Przeczytam pani ów dokument.
Jestem już stara, czuję jak życie ucieka ze mnie szybciej niż się kiedykolwiek spodziewałam. Obawiam się, że nie doczekam chwili podpisania umowy i przejęcia fabryki. Dlatego zdecydowałam się coś ci wyznać. Mój brat Hans żyje. Nie zdziwiłoby mnie wcale, jeśli trudno by ci było dać temu wiarę, ale taka jest prawda. Zapewne pamiętasz jego śmierć, pogrzeb, mimo że miałeś wtedy ledwie kilka lat. To była plugawa mistyfikacja uknuta przez naszego ojca. Fakt, że jego jedyny syn zapragnął opuścić Valadilajnę i porzucić rodzinny interes, był dla ojca nie do zniesienia. Po odejściu Hansa wolał uważać go za zmarłego, dlatego też sprawił, że wszyscy w to uwierzyli. Zrzucił również na moje barki ciężar tajemnicy. Powtarzam, Hans nie umarł, Hans żyje. Tak więc po mojej śmierci to właśnie Hans staje się jedynym prawnym spadkobiercą naszej fabryki. Dobrze rozumiem. Skoro Hans Wollarberg żyje, to teraz muszę jedynie podpisać umowę z nim. Rozumiem, że już przekazał mu pan wszystkie stosowne informacje i dokumenty. Gdzie mogę się z nim spotkać? W drugiej części listu napisane jest, że Hans Wollarberg przebywa gdzieś na Syberii. Przekażę pani ten dokument, by mogła pani przestudiować go sobie w wolnej chwili. Czy Anna Wollarberg nie przekazała panu żadnych innych informacji? Niestety nie, panno Walker. Powiedziałem pani wszystko, co wiem. W świetle prawa sytuacja jest oczywista. Jeśli pragnie pani sfinalizować sprzedaż fabryki, powinna pani odnaleźć Hansa Wollarberga. Na cmentarzu miejskim spoczywa czyjeś ciało. W takim razie na Syberii krąży jego duch. To chyba zadanie w sam raz dla pani. Proszę mi uwierzyć, panno Walker, że jest mi doprawdy bardzo przykro z powodu takiego obrotu spraw. Nad wyraz przykro. No to pięknie. I co teraz? Być może dowie się pani więcej w archiwach fabryki. Klucz do niej znajdzie pani w poczekalni. Przeczytałem pani list, tak więc moja rola w tej sprawie już się zakończyła. Teraz proszę mi wybaczyć, muszę odpocząć. Mam duże kłopoty ze zdrowiem, a lekarz zabrania mi zbyt długo pracować. Proszę zamknąć drzwi za sobą, gdy pani wyjdzie, panno Walker. Do widzenia panu.
Halo? Kate? Dan? Tak się cieszę, że cię słyszę. Jak się czujesz, kochanie? Jak minęła ci podróż? Czy zdążyłaś już się zakwaterować? Była długa, męcząca i głównie mokra. Ale czuję się dobrze, zwłaszcza gdy ty... Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, to znaczy niezupełnie. Nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Wiesz, tutaj wszystko jest takie inne. Skoro już o tym rozmawiamy, to udało mi się załatwić wolne popołudnie jutro po lunchu. Odbiorę cię z lotniska. Mam nadzieję, że lot z Paryża nie opóźni się. O 8:00 mamy być u Goldbergów. Powinnaś zdążyć wziąć prysznic i przebrać się. Moja biedna pszczółko. Dan, sądzę, że spotkanie z Goldbergami jutro wieczorem to nie najlepszy pomysł. Nie martw się, Kate. Jak zwykle będziesz cudowna. Nigdy nie musisz ubierać zbyt dużo, by wyglądać pięknie. Dan, Dan, będę niestety musiała zostać tutaj trochę dłużej. Pojawiło się nagle kilka nowych problemów. Rozumiesz, prawda? Kate, kochanie, o czym ty mówisz? To tylko jakaś nędzna fabryka zabawek. Sprzedaż nie idzie tak gładko, jak myślałam. Muszę zostać trochę dłużej. Dan, nie gniewasz się, prawda? Ależ Kate, Katie, nie możesz mi tego zrobić. Przecież chodzi o kontakty z Goldbergami. Łączą się z tym miliony dolarów. Wiem, przepraszam. Idź sam. Nie martw się o mnie. Wrócę jak najszybciej, obiecuję, dobrze? Muszę kończyć. Niedługo znowu zadzwonię. Kocham cię, skarbie.